Cześć! Dzisiaj wybieramy się na poszukiwanie choinki. Jakiej? Najlepszej. A gdzie? No oczywiście, że w lesie. O, tu jest super miejsce. Te drzewka wyglądają jak z wystawy. Nadają się idealnie na drzewka choinkowe. To jest świerk. Jest to najczęstszy gatunek. Zapraszam bliżej. Igły trochę kują, ale pokrój, wygląd, zapach. Pierwsza klasa. Ale czy jest tylko świerk? Czy to jest jedyny wybór, jaki mamy? Zaraz się Państwo o tym przekonają, że są również inne gatunki i nie tylko świerk jest jedynym wyborem. Kolejnym gatunkiem, rzadko używanym jako drzewko świąteczne, może być sosna. Pospolita, zwykła, a może jednak niezwykła. Może być to oryginalne drzewko. Rzadko kiedy jest wybierana, ale ja uważam, że nic jej nie brakuje. Ma miększe igły, jest bardzo fajna. Tu mamy natomiast daglezję. Daglezja i jodła rzadziej występują na północy kraju, częściej możemy spotkać na południu, ale to jest naprawdę piękna choinka. Ma mięciutkie igły, dłużej te igły utrzymują się na drzewku i jest jedna ciekawostka. Kiedy weźmiemy parę igieł, rozetrzemy, powąchamy, zobacz jaki zapach. Cytrusami, normalnie jak na święta. Dokładnie, pachnie cytrusami. Moim zdaniem super wybór, jeśli chodzi o drzewko choinkowe. Czy te drzewka uschły? Nie. To jest modrzew. Modrzew jest jedynym drzewkiem iglastym, który na zimę gubi igły. Wobec tego, no niestety, na choinkę się nie nadaje. Chwileczkę. Ja tu w kwestii formalnej, bo kupiłem choinkę sztuczną, raz kupiona, na wiele lat starczy. A jeszcze dodatkowo igieł nie gubi. A jeszcze, jak wstawię do szafy już taką ubraną, to na drugi rok tylko wyciągam, już mam gotową ubraną, a jeszcze się dodatkowo rozkłada i łatwiej ją po prostu gdzieś schować do szafy. No tak, to jest odwieczny wybór. Sztuczna czy naturalna? Jeżeli chodzi o taki sztuczny wiecheć, produkowany, zanieczyszczający środowisko, produkowany daleko, badziewie, moim zdaniem. Nie wiem, jakbyście chcieli zjeść coś dobrego, taką sztuczną rybę byście na pewno spałaszowali, albo ukochanej kobiecie na pewno dalibyście sztuczny kwiat. Naturalna, pachnie. Jest biodegradowalna, czyli rozkłada się. Jest piękna. To jest sztuczny wiecheć przypominający, już nie powiem co. Dla mnie to, co naturalne, jest najlepsze. Nie dość, że jest przyjazna dla środowiska, ale po prostu nic nie zapewni takiej atmosfery świąt, jak naturalne drzewko. Podczas poszukiwania naszej najcudowniejszej choinki może pojawić się pytanie. Czy taką oto choinkę możemy posadzić w ogródku? Owszem, możemy to zrobić, ale musimy spełnić kilka prostych zasad. Po pierwsze, nie możemy tej choinki długo trzymać w pomieszczeniu, ponieważ puści pączki i będzie to problem. Po drugie, musimy sprawdzić system korzeniowy. Najlepiej, aby była od razu zakupiona w doniczce, ale ta doniczka nie może być za mała, system korzeniowy nie może być za mocno przycięty w stosunku do wielkości drzewka. Potem nie możemy zafundować temu drzewku szoku termicznego, czyli nie możemy wystawić go od razu na mróz. Musimy go podtrzymać w jakimś chłodnym miejscu, zabezpieczyć słomą, jeżeli jest to temperatura powyżej zera, czasami trzeba podlać i taka choinka może sobie spokojnie przezimować do wiosny i w marcu może stać się ozdobą naszego ogrodu. Zatem mamy różne gatunki, poznaliśmy różne. I teraz od Państwa zależy, który wybierzecie na swoje najpiękniejsze drzewko. Czy może to będzie daglezja, może świerk, a może jednak zdecydujecie się na sosnę. Ale jaką choinkę my polecamy? My polecamy choinkę najtańszą przede wszystkim. A jaka to jest? Jest to choinka legalna. Pozyskana z legalnego źródła, najlepiej jeszcze na spacerze razem z dziećmi, całą rodziną, pozyskana razem z leśnikiem, kiedy możemy właśnie zdobyć czarny pas w byciu mamą bądź tatą, kiedy zapewnimy naszym dzieciom cudowne wspomnienia, które będą pielęgnować całe życie. Taką dokładnie i nie żadną inną polecamy choinkę my. Ja, Darek i Marek.
I ja też.